Co my tu mamy? Co my tu mieliśmy? To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno mieliśmy najlepszego możliwego questa. Mieliśmy też odłączone słuchawki, które mi się jakoś udało zrobić. I nie mam zielonego pojęcia jak, to jest strasznie frustrujące. Cześć, Miki. Nie powiedziałbym, że wieczór, ale jak zwał, tak zwał. Jeżeli nie ma głosu albo słychać go jakoś dziwnie, to pracuję nad tym. Ale cześć, Sebastianie. Teraz powinno być okej. Cholerne słabki. Nie lubię działać tak, jak trzeba. Anyway. Cześć, Samadario. Co my tu mieliśmy, bo zastanawiam się, czy mogę coś jeszcze potencjalnie zrobić przed tym, przed bawieniem się tutaj z kolegami. Bo teoretycznie miałem się zastanowić, czy jestem w stanie coś na nich sensownego wymyślić i kompletnie mi to wyleciało z głowy. A moja obecna drużyna nie wydaje się idealna na tą walkę. Nie będę kłamał. Co potencjalnie by pewnie przeszło, to używanie sukona ikony jako depza, gdyby nie to, że wciąż nie do końca jest to, na czym mi zależy. Właśnie zastanawiam, czy ja jestem w stanie eliminować tych wrogów jakoś bardziej pojedynczo. Przypomnę sobie zaraz ogólnie, jak ta walka wyglądała. Bo rzeczy, które na pewno mogę zrobić, to zdebuffować Okuninusz jego w piździet i zbuffować sobie atak. To mogę na pewno. Tylko w tym wypadku, powiedzmy, Valkyria nie jest idealna. Prędzej właśnie Belphegor, który z kolei... No, Fula tutaj może mi tylko przeszkodzić przez to, że jest obszarowa. Nie, nikogo oprócz Sukuny Hikony. Kto miałby po prostu Bufule? Z Bufudain chyba w ogóle nie mogę w tej chwili nikogo mieć. A jest Dracostrike, jakby mi tutaj wiele nie dał. Dobra, zróbmy tak. Pójdę na razie jeszcze raz i zobaczę, jak wygląda kwestia, powiedzmy, numerkowo. Jeżeli chodzi o możliwość bicia się z nimi. Znaczy, jestem przygotowany. Jasne, jasne. Nie wykluczam, że wciąż nie jestem w stanie absolutnie nic zrobić w tej kwestii tego, co tutaj nas doświadczy. Ale spalić nie zaszkodzi. Dobra, strzelamy sobie Hasotowi. Dla kryta bardziej niż dla cokolwiek innego. Bowling. Pasmi. Druga rakunda w okolicy jego. Boję się trochę zużywać aż tak dużo many na początku, szczerze mówiąc. Bo najłatwiej byłoby zajść takie minakaty teoretycznie, jeżeli bym chciał zabijać ich pojedynczo. Zobaczymy. On użyje Medi, to akurat zgodnie z planem. Tam Matarunda mnie będzie bolała. Kacza. To nie wygląda jak coś, co jest sensownie wykonalne na chwilę obecną. Chyba, że taka mina kat... Czy jestem w stanie zejść z całego mego taka mina katę? To mnie zastanawia. Hmm.
Wygląda jakby to było względnie wykonalne, ale to bardzo względnie. Teraz zobaczymy. Tak, kryt weszłem. Dobra, akurat hasło to bić tutaj nie jest optymalne, głównie przez to, że atakuje losowe cele, a jeżeli chcemy bić akurat... nie rzucił medii. Ależ wygranko. Holy fuck, ależ wygranko. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to taka mina kata powinien paść w takim razie. To nie jest jego słabość. No nic. Dobra, to zróbmy tak. Pas. Aramasa. Pis. Czy Bunkshot Punch go zabije? Powinien. Dobra. To jednego mam z głowy. To już jest postęp. Użyjmy Bola. Bo w następnej turze raczej będę chciał się buffować. Ja tak, a takim się nie przejmuję. Tylko problem polega na tym, że zabiję tego najprostszego, tak? Czyli od tej pory będzie tylko gorzej, tak naprawdę. Dobra, on jest tam minus 2. Właśnie nie, po co by się atakować chyba. O tak po prostu. A może. Mana mi się kończy, to jest mój główny problem. Może jabłka. Przypomnijcie mi, sokonek pana był podatny na elektryczność chyba. Tak. Spróbujmy te. Okej, to zdaje w cholerę mało. Na szczęście on cały czas nie leczy, to jest duży plus. To jest duży minus z kolei. To jest jeszcze większy minus, holy fuck. I tak powinienem być w stanie zabić tej turze Super Macrona, ale... Tak bardzo na styk mam wrażenie. I to zależnie od roli. Bardziej niż cokolwiek innego. Dobra. Może Electrema, może. No tak patrzę, że może być różnie z tym zabijaniem go. Dlatego pozwolę sobie tutaj kuglem do przejść. To powinno wystarczyć. A? Teraz jeżeli Jem wejdzie, to umrze. A wszedł. No dobra, to jeszcze mi został Kuninushi, który był podatny na lód. I... tamta Wajza była podatna chyba na... Fire? Malakadze to tak, podatny na Fire.
Albo będę musiał się wyleczyć, jeżeli chodzi o manę, albo będę musiał pokombinować z demonami. Coś czuję. Zwłaszcza jak patrzę na Yoshitsune. Bo on był nieważliwy na Mudo, prawda? Tak, czyli na Etalistę nie do końca wchodzi we chubę. A z ognistych demonów, takich czysto ognistych, co no... Flamia nie ma nic. Belfego ma chyba Malarion, ale Malarion mi tutaj też nic nie daje. Alice ma tylko Mudo, Hariti ma... wciąż rzeczy, których nie chce. Ale coś czuję, że będę musiał sobie pogrindować demonów zaraz, bo ich tak mało. Dobra, muszę go zdebuffować przede wszystkim. Ciebie zamienię chyba, koniec końców. Kto miał Metal Gadget? Ty miałeś Metal Gadget chyba. Tak, ty miałeś Metal Gadget, a akurat... Buffy do ataku mam wrażenie, że w tej walce będą mi dużo bardziej potrzebne niż buffy do obrony, szczerze mówiąc. Tak, czy ty masz jakieś słabości? Chyba nie. Możesz fanbakerować Okonyushiego na wypadek losowy Hajiru Mao. Czy on jeszcze potrzebuje rakundy na pysk? Tak. To łapaj. Media zgodnie z oczekiwaniami. I się tracken. Na szczęście w Okuninushiego, więc aż tak bardzo się tym nie przejmuję. Dobra, już Yoshitsune ma za mało many, żeby być użyteczny już, więc niech fejcie. Ty nie masz czego użyć poza Fatal Swordem. Ose? Znaczy, no nie podoba mi się, że miałby powiedzieć Ose, ale to wciąż chyba najlepsze, co mogę zrobić. Chyba, że ta lamia... I tak źle, i tak niedobrze. Bo inną opcją, którą mogę wykorzystać, jest użycie Somy, ale to jest absolutnie okropny pomysł. Albo zostawienie go jako zwykłego atakera, bez niczego. Dobra, na razie spróbujmy pobić się jego i zobaczymy, ile będzie mu wchodzić. Za mało raczej. Jakby kryty wchodziły, to było fajnie, bo Listos by mu zrobił trochę many. Ale aż tak dobrze to nie ma. A, dobra, weźmy na tą kadrze. I fa... Nie, nie mogę fajnie dojść jeden. To zróbmy tak. Bierama na szczęście w siebie. I mela kukadza. Niefortunne. A? Yoshitsune się przyda i użyje Pilsa Mora. Sukuna Hikona zaraz puści Mataru Kage. Ty możesz na masło z Kloa. Zabić go nie zabije w tej turze, ale... Będziemy na dobrej drodze. Wiem, że pewnie zaraz Dierama pójdzie, ale muszę coś zrobić. Nie poszło. Nice. To jeszcze bardziej nice. Teraz pytanie, czy będzie mi się opłaca tego? Tutaj kugle czy kryty? Chyba kryty, bo mogę już i co nadnieść manę w ten sposób. A teraz wyobraźcie sobie, że oni wszyscy mogliby mieć jakieś likarma albo coś ten deseń. Ale to była masakra, holy fuck. Chyba plus 10 many, od razu lepiej. Ale Blighten w sumie. Ty Fangbreakera w Okonyushiego.
Mam ochotę strzelić na masę wokół Minoshiego, ale wiem, że pożałuję takiej, a nie innej decyzji. Więc zrobię to bezpiecznie. A ty możesz... pierwszy remer. Ty możesz ten blizzard strzelić. Trzeci ty ze słabości, zawsze coś. No, to chyba się musiało tak w końcu skończyć. Szło dzisiaj za dobrze. No ale dobra, nieźle, a nawet jest nieźle, bym powiedział. Właśnie ta... Ta rukacza skończy, więc trzeba to naprawić. Tak walka ugrana, no właśnie... Wbrew temu jak to wygląda, ona wcale nie musi być jeszcze ugrana, głównie dlatego, że... On wciąż ma swoją nieszczęsną diadamę, z którą nie do końca mam jak sobie poradzić. Więc jeżeli będzie chciała jej użyć, to mogę być w dupie. A póki co ewidentnie nie chce, co jest mi bardzo na rękę. Skryta. Zaatakuj. Pula. No, kiedy ja nie mam many, to mnie też trochę nie cieszy. Realnie podejrzewam, że ta walka będzie do wygrania, jeżeli wejdzie im Magatsuki, bo tak to mogę za wolno go bić po prostu. Zwłaszcza, że teraz widzę, że jeszcze muszę rakundę przedłużyć. A propos przedłużania rakundy. Muszę na Tarukadze przedłużyć. Nie mam jak przedłużyć tę rundę, to jest problem. Potencjalnie mógłbym jego wrzucić, ale to nie do końca rozwiązuje moje problemy. Albo Alice, tylko nie pamiętam z kolei, czy on jest podatny na Mudo, czy nie. A nie chciałbym się wyjebać przez coś tak głupiego. Jestem walki, ja już do niczego mi się tutaj nie przyda, więc sobie dobrze i tak mogę zrobić coś, co rzeczywiście może być użyteczne. Niech stracę. Let's go! Kolejna diadama. He, zbieram Magatsuki. Pewnie się cieszyć, czy nie cieszyć? Byłbym naprawdę szczęśliwy, gdybym miał o te 100 więcej Magatsuki niż mam. To na pewno. To było niefaltowne. A co ty możesz mi dobrego zrobić? Przypomnij mnie, kolego. Krytyka. Nie dobrze. Ja mam. Jeżeli użyję Crit Wave'a, to jestem bezpieczny. Agile Mao. Agile Mao. O, dawno lepiej. Nie ukrywam, było to proste. Zwłaszcza porównanie tego, jak szło mi ostatnio. Skupienie się na pojedynczych celach zamiast na wszystkich naraz było zdecydowanie rozsądne. Jeżeli będziemy chcieli, to możemy teraz fuzjować Okuni i Nushiego. Pytanie, czy będzie nam to dane. I przede wszystkim,
To potrzebuje w diabli nowych demonów. Nie, serio, tak sobie spojrzałem w tej chwili, jak ja mam mało demonów, które mógłbym wejściego przywołać, jeżeli bym potrzebował pomocy. I to jest takie natychmiastowe help. Dobra. Gdzie to było? Tu to było. Jak już i tak tu jestem. To jedno, to drugie, to trzecie. I to czwarte. Czy ja wrócę stąd do save pointa? Nie, nie wrócę stąd do save pointa. Właśnie zastanawiałem, czy mogę, powiedzmy, ręcznie przebiec, ale ewidentnie aż tak dobrze to nie ma. Więc zrobimy to tak, że najpierw się wyleczę. A teraz mogę ten. Mogę już zapisać. Dobra, początek jest zaskakująco sprawny, aby dalej było równie dobrze. A i gdzie powinniśmy teraz iść? Mamy dwa duże cele zaznaczone i zastanawiam się, czy z nimi czegoś nie zrobić. Jeden tu, drugi tu. Tylko czy to nie jest tak, że oba były latające? To jest pytanie. Bo ogólnie chwilowo powinno nas prowadzić w tę stronę. Jestem za każdym razem, widzę, że gdzieś są jakieś duże demony, to mam takie, a może jednak, może jednak. Dobra, na razie to chciałbym podejść tutaj, ale w celach niekoniecznie przejścia dalej. Otóż chciałbym się udać w tę stronę i zobaczyć, czy będę w stanie złapać sukuba. Może niekoniecznie jak jest tu 50 muszówu, ale złapać sukuba. Najpierw się podbędę cały resztę gej. Powiedziałem, podbędę się cały resztę gej. Well then. Rozumiem aluzję. Nie, to nie. Losowe celowanie powiedziało mi, że nie, ja dzisiaj... Right, nie widziałem ani teleportujący się przeciwnicy. Nienawidzę makabr, holy fuck. Pożałuję tego, wiecie? Mam pozwolić ci odejść? Nope. Fuck you. Nie będę kłamał. To, co powiedział o tym, że pożałujemy swojej decyzji, ma dużo sensu. Może jednak. Fuck you. Negocjował z demonami, się zachciało, kurwa. Okej, zróbmy to jeszcze raz. Tym razem wiem już, że nie można po dobroci. Dlatego najpierw pozbędę się cholernych hiacyntów, a potem zacznę się zastanawiać, co dalej. Okej, oni są niewrażliwi na to, więc mogę nie chcieć tego robić. Jaka jest szansa? Na szczęście wystarczająco niska.
rozmawiam z nim? Co ja z tym zrobię? Jak to było wspomnienie? Smutek. Słuchaj stary, nie to nie. Nie będę cię zmuszał. To jest Rajanaga. Nagi potrzebowałem bodaj do którejś fuzji. Nie mogę nawet z nim gadać. Nice. Jasne. Wow! To było najprostsze rekrutowanie, jakie w życiu odbyłem. Szkoda, że szczęścia tak nie ma. Gdzie jestem według map? Jestem tu. Ludziczko. Pożałuję tego, że ty tu jesteś. Chodzimy i ty. Ona może znajdować esencję Aogamiego w ten sposób? What the fuck? Jak to działa? Kwestionuję. Nie, serio, bardzo kwestionuję to, co tutaj się właśnie wydarzyło. I zastanawiam się, jak przejść tam, gdzie... Dołem? Czy jest możliwe, że tam jest przejście dołem? Chyba. Wydaje mi się, że to jest przejście, którego szukam. Najwyżej teraz się okaże, że się mylę. Zdaje się, że to jest dokładnie to przejście, którego szukałem. Mam tu mimanka. Bo ja nie chcę dojść do tej skrzynki z chwałą, która była widoczna na mapie, do której wcześniej nie było dostępu. Co to był za odgłos? Teraz proszę o wybaczenie za mój bardzo krótki attention span i w ogóle, ale co kwestionowałem? Zbieranie esencji Jomiego. Znaczy... Wciąż nie rozumiem, dlaczego to miałoby działać. Jakby nie wiem, dlaczego o tak losowo miałaby sobie gdzieś leżeć esencja Endure. Masz dobry zestaw umiejętności. Jakbym miał ósmy slot, to mógłbym się nad tym zastanowić, a tak to. Jeżeli tego nie przeskoczę, to będę złym człowiekiem. Na szczęście nie tym razem. 80 chwały. Pytanie, gdzie jest ta skrzynka, którą mi to pokazuje? Tędy może? Okej. Dostaliśmy tej na węże. Nice. Dziękuję. Jodlongu, spoko koleś. I skrzynka. Czeka poty. Biorąc pod uwagę, że ostatnio mi się pokończyło akurat. To jest jak najbardziej wskazane i przydatne.
Ale też nie chcę się tutaj jakoś specjalnie rozwodzić nad tą lokacją, bo z tego co pamiętam i tak będzie nam tu dane jeszcze wrócić. Chyba, że jestem masochistą i chcę bossa, który jest zjebany ponad wszelką potęgę. Więc tylko zobaczę jeszcze... To jest na dole, prawda? Dobra, dispel chan. Dispel chan. Bardzo nice. Dobra. Wezmę sobie się zrecoveruję. Wydaje mi się, że za tą chwałę, którą obecnie mam, i tak nie mam za bardzo czego jeszcze przygarnąć dla siebie, więc... Na razie ją po prostu mamy zebraną jak tako. O, dobra, to teraz pytanie jeszcze, co o tych dużych demonów? One teoretycznie chyba są w tamtej okolicy, więc na papierze wygląda tak, jakby dało się tam dojść. Pytanie, czy chcę próbować. Biorąc pod uwagę, że to siedlisko Abzu, to Abzu kurwa ludnie. Lecimy po prostu dalej tam, gdzie wcześniej był sól. To jest dla mnie zdecydowanie lepsza opcja. Anioły mnie wcześniej przepuszczają, ja sobie mogę iść dalej. Tutaj jest, niestety już mapy nie będzie, w sumie wiecie co. Tak póki pamiętam. Zrobię sobie nieco bardziej efektywną drużynę. Hej! Cześć, Dazaj. Czego chcesz, nie przeszkadzaj. You really brought down that hothead, huh? Sheesh! Here's something else. Sheesh. I've gotten a lot better at fighting myself, but I'm nothing compared to you. Siebie. Man, it's gotta feel good to say something like that. Wish I had that kind of confidence. Nie chcę sobie wyobrażać, gdzie jest pewność u siebie. Gotta say though, I'm sure glad I got these angels from Master Abdiel. Only because of her I made it this far without getting killed. Actually, if we hadn't run into her back there, I probably would have been screwed. Maybe I can hold my own in a fight as it is, but it's not enough. I've got to know the limits of my power. Oh. Make the wrong call out here. Ktoś, kto nie zachowuje się jak protagonista JRPG-a? Damn. Seriously. I really can't thank Master Abdiel enough. Aczkolwiek oddanie, które okazuje aniołom, trochę mnie niepokoi. She leads others without any hesitation at all. Feels like if it's her call, I can go ahead without second guessing myself. That reminds me. You know how Director Koshimizu always asks us what we want to do? Or what we think and stuff? How do you feel about that? To chyba dobrze, że też się na nasze opinie. Democratic, huh? Yeah. I guess if you're forming your own opinions, then that works, right? Right? But for someone without that kind of confidence, like me, I just feel insecure. I'd rather he decide. Co to persona 5? W sumie też piątka. Exactly your strong point, then it helps to have someone with a plan. Someone like Master Abdiel. Whoops, sorry, I didn't mean to hold you up. Let's both be careful out there, yeah? Jasne, jasne. Z pewnością nic złego się nie stanie, prawda? Prawda? Dobra, tu są... To były... Jaksini? Nie, Jaksini inaczej wyglądały. Jaki mi było? Mam ochotę powiedzieć Dahaka przez tego księcia Persji Dehini. Widziałem coś na D. Ale nie pamiętałem co dokładnie. Pożałuję tego, wiem. Nie trzeba mnie ospieszać. Haka? 13,5 tysiąca. Jestem bogaty! Ha, ha, ha! Najłatwiejsze radzenie sobie z Magatsuki demonami, jakie w życiu widziałem. Ha, 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 frajerzy. A z drugimi mogę sobie normalnie powalczyć. Tak sobie zdałem sprawę, patrząc na to, jakie ja mam poziomy, że chyba trochę za mało walczę, tak wam powiem. O mój Boże, co to na fizyczne. To mój koniec.
Ej! Nie mogę krytować rzeczy, które mają Rezista. Jestem niemalże pewien, że ktoś mi to niedawno mówił. Nie będę wytykał nikogo tutaj palcami z moich widzów, ale mam wrażenie, że coś takiego padało na tym streamie. Au! Oliver, to bolało. Opieranie się na autorytecie jest użyteczne. No, nie powiem, że nie, tak? Po prostu też kwestia jest tego typu, żeby nie robić tego tak kompletnie ślepo, bez namyślenia, tak? Bo to też jednak nie jest do końca to, co powinno się robić. Czy tu się dało wskoczyć? Nie wiem, ale bardzo nie podoba mi się odgłos, który słyszę. I mam nadzieję, że wy też go słyszycie. Fuck! Prawie się udało. Ja to zrobię. Jeszcze nie wiem jak, ale to zrobię. Mam flashbacki z tego, jak ostatnio w Elden Ringu przychodziliśmy z Civiciem tego. O, dobra, dobra, mamy to. Jak ostatnio przychodziliśmy z Civiciem w Elden Ringu, jak to cholerstwo się nazywa. Wieżę w Kaelith, boską. Boska wieża w Kaelith. Nie widziałem go. Nawet na minimapie wydawało mi się, że jest da... O mój Boże. Na szczęście mam pieszturę. Inaczej byłoby przejebane. Nie jestem pewien, czy chcę się bić całą taką trójką naraz. Pożałuję, że będę się bił całą taką trójką naraz. Well then. Jakie kurwa misy? Halo! Nie na to się pisałem! Dobra, przynajmniej ten. Przynajmniej tam kill wszedł. Au. To było pojawiście. To też było pojawiście. One miały 48, prawda? Jop, yep. Nawet nie mogę ich zadać. Żegnam. Hit or miss. I guess they never hit. A? Czemu tam zadziała? Tak. Doskonale. Dobra, jeżeli biją mojego protagonistę, a nie moje demony, to nawet da się z nimi walczyć. A i to tylko dlatego, że protagonista ma resist, ale się da. I generalnie muszę tutaj uważać, bo tych cholernych Anzów wciąż jest całe kurwa stado. Pamiętacie, jak dopiero co mówiłem, że powinienem jako tako walczyć z przeciwnikami? Nie miałem na myśli Abzu. Anzu, kurwa. Anzu? A. Ty jesteś dzisiaj dumna, mogłaś przynajmniej nie ostrzec na tyle, że zdążę ją zabić. Dumna mi tama. Tak myślałem, że to będzie Miman. Przysięgam, to wcale nie jest tak, że spadłem tylko dlatego, że nie zdążyłem ścisnąć się przycisku skoku i na małej platformie sobie bym umarł. To było zaplanowane. TF. To wcale nie jest tak, że jak słyszę Anzu, to mam PTSD. Przysięgam, zaraz wejdę w jakiś kompendium i zobaczę, czy to jest Anzu czy Abzu. O, save point. Bardzo dobrze. O, to maczej. Wciąż masz sobie 7 poziom, więc raczej nie powinien mieć nic do sfuzjowania. Co za to mam, to mi many do wydania u Gustawa. Gustaw!
health, instant, stamina, strength, magic, vitality, agility, luck. Thunder Beast Essence. Nawet nie jestem pewien, czy ta esencja Thunderbirda jest mi teraz jakoś specjalnie przydatna. Możemy dżemy kupować. Bardzo nice. Na pewno chcę to tego dokupić i maksymalnie smog boli. No i dobra. Zachodzić do World of Shadows jeszcze nie będę. Ale zapiszę. Nie opowiedz mi, że dopiero co zapisywałem. Lepiej zapisać dwa razy niż raz stracić progres. Dżem skakowe czy śliwkowe? Będę heretykiem, za co najmocniej przepraszam, ale moja odpowiedź będzie żadna. Nie podobały mi się te świecące rury, które się ciągną. Skoro nie opierasz się ślepo na autorytetach, halnie niszczyć stanowych zasad dla realizacji osobistej wizji świata. I mean, jest zawsze coś pomiędzy, tak? To nie jest tak, że to są absolutnie jedyne opcje i nie ma niczego, co znalazłoby się pomiędzy nimi, tak? To nie jest kolejna skrzynka trwało. Tutaj pewnie dostęp jest jakoś kompletnie dookoła. Albo tutaj zrobię najlepszy skok! O mój Boże, ja to zrobiłem. Ja to actually zrobiłem. Nie wierzę w samego siebie dzisiaj. Potem polega na tym, że ten skok nie daje mi absolutnie kurwa nic. Poza tą częścią z tej... nieważne, może tutaj da się przeskoczyć? Nope. Aż tak dobrze to nie ma. A stąd też rzeczy nie skoczy nigdzie na górę, więc to było kompletnie nieopłacalne. A przynajmniej mam mi mana, I guess. 320 chwały, Jezu. Spada. Teraz tak, tu na górę nie wejdę. Tam jest skrzynka i pewnie coś tutaj się czeisa. Czy to jest na górze? Nie, to jest na górze. No to tym lepiej. Esencja do bassa, co oznacza, że pewnie niebawem będziemy je spotykać. Wiesz co, pokaż mi co tu jest. Miraż Rzem. Granie na Mirku najlepsze. Czy da się tędy przejść? Chyba nie. Bo co i mapa w tej kwestii powie? Ja bym się chciał dostać, jeżeli dobrze myślę, o... tu. A według mapy to będzie gdzieś o to, czyli raczej trzeba będzie przejść dookoła. Spokojnie sobie raczej. Bo nie widzę za bardzo, żeby tędy się dało przejść. Chyba, że tędy? Nie. Tędy? Nie. Tędy się nie da przejść. Nie mówicie mi, że tędy da się przejść. No nie, nie da się. Więc pozwolę sobie się wrócić. I teraz cyklu najważniejsze pytanie stulecia. Jak załatwić się najbliższego abscesa? I przede wszystkim gdzie on jest? No mówię, no z abscesami zawsze tak jest, że człowiek chciałby się do nich dostać jak najszybciej, jak najmniejszym nakładem sił, żeby nie zmarnować za bardzo zasobów przed walką z nimi. Tutaj mamy wielki słup. W tym na razie nie chcemy mieć nic wspólnego. Jeżeli zagadam teraz chłopo po tym, jak powiedziałem, że chcę iść do abscesa, to jestem na 99% pewny, że natychmiast znajdę jakiegoś encountera, który mnie zabije. To tak działa, niestety. Ja widzę kolegę, który sprzedaje nam info o mimanach. Fajnie było, żeby dało się go zaznaczyć na mapie. A chyba aż tak dobrze to nie ma. Esencja Gromiego typ 8. Aż ciekawości. Esencje.
O, Gami typu 8. Co masz ciekawego ze skilla? To Faint Land, Poison Adept, czyli w dużym skrócie statusy bardziej niż cokolwiek innego. Przy czym to Faint Land to praktycznie Mudon z Poisonem podbitem, więc brzmi całkiem ciekawie, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy. O nie. Chyba żyje. Jak można pominąć się... Kurwa. Ale będzie uciekane, holy fuck. Aż mi się przypomina, dlaczego tak bardzo nie znoszę tej lokacji. Chyba mam przynajmniej już prostą drogę do Absesa, więc będę chciał się nim zająć, zanim cokolwiek innego. Wróć party. I Dun. Wydaje mi się, że obecna drużyna jest ok. Tylko się podleczę. A, mam pewne magazuki teraz, jak na to patrzę. Tutaj, co ty wypuszczasz? Trochę osę. Na szczęście same jakieś takie luźno biegające demony, więc nie jest źle. I z wieloma demonami walczę tutaj. Jeden Yodlungur. Jodlungury zawsze były podatne na ogień, używały lodu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale zaraz tego, że jest jeden, to spokojnie mogę Speglasa użyć. Ogień. Mój święty Boże, dlaczego? Co za chory pojeb to wymyśla? Przestańcie wrzucać wszystkiemu diarachany. Czemu mam wrażenie, że Idun tego nie przeżyje? Czemu on ma 3 tury? Dlaczego on ma 3 tury?! Nie będę tego komentował. Ja nawet nie chcę tego komentować. Najgorsze jest to, że nie mam za bardzo jakoś specjalnie dużo demonów, które są jednocześnie odporne na jedno i na drugie. Przez co się boję cokolwiek stawiać. Oczywiście, że nie przed field. Jeżeli ktoś kiedykolwiek zapyta mnie, dlaczego uważam, że efekty statusowe w grach Shin Megami Tensei zostały rozwiązane absolutnie okropnie i są kompletnie bezużyteczne i nie nadają się do czego kurwakolwiek, to zrobię klip przed ostatnich 30 sekund i mu go wyślę. Czekajcie chwilę. Halo? Halo, cześć, streamuję.
Sebik was pozdrawia! Tak. Właśnie zaliczyłem intensywną wyjebkę, bo gra jest chujowa. Wiesz co, momentami mam wrażenie, że wolałbym na pletkowy duet niż to, co się właśnie stało. Ja nawet nie żartuję. Spoko. Ale się czuję wyjebany w dupę przez tą grę. Holy fuck! Ja nawet nie żartuję. Holy fuck, ale to było kurwa gówno. Miałem 3 szanse, żeby wszedł Sir w tej sytuacji, na który jest podatny. Nie wszedł ani razu. Co więcej miałem zrobić? Próbowałem rozegrać taktycznie, to był mój błąd? Mam nie robić takich głupich rzeczy już więcej? Amo byłby względnie dobry przez to, że jest odporny na buffu, ale... Aż ten jesteś 7 chyba też nic specjalnego nie było, co? Jest Sarasvati. Która będzie mnie kosztować miliony, jak ją będę chciał zrobić normalnie. Zawsze to jest strasznie frustrujące, kiedy człowiek patrzy na te koszty demonów z kompendium i ma takie... Dlaczego to aż tyle kosztuje? Czy to dlatego, że nie zbieram demonów przez większość gry? No, nie może być. Izis też mogło być całkiem dobrym rozwiązaniem w sumie. Głównie dlatego, że miałaby tego. Odporność, tylko z takiej strony ona potrzebuje czegoś do leczenia. Czemu ona nie ma nic do leczenia? Jak ona może nie mieć nic do leczenia? Holy fuck. Nie rozumiem tego! Zróbmy demona, którego jedną z głównych rzeczy jest leczenie. I dajmy może nawet głupiej medii albo dieramy. Holy fuck. Wiem, że esencja, ale wciąż. Holy fuck. Nie chcę do końca Alice fuzjować, szczerze mówiąc. Jeżeli mogę tego uniknąć. Nawet kolejny demon, który jest względnie leczący i nie do końca ma to, co bym chciał. A tak z ciekawości... Czy mam? Właśnie, też nie do końca... Moim problemem teraz jest to, że ja nie do końca chciałbym w tej chwili zużywać to, co mam jako esencję. Bo Resist Fizz będzie mi fuj potrzebny przez najbliższe 100 lat. I przez to się boję cokolwiek z tym robić. Jednocześnie wiem, że potrzebuję coś zrobić z tym. Z Idun. Bo Idun generalnie jest dobrą rzeczą, ale niekoniecznie na tę walkę. Mogę zawsze. Dokonać jednej drobnej zmiany? Tyle wierzę, że nie pomoże? I spróbować w ten sposób. To teraz muszę tam z powrotem wrócić, to będzie największy problem. Zwłaszcza przy okazji się nie wpierdziałeś po drodze na te... na Anzo cholerne. Ale by mi się przydało coś, co sprawia, że jestem niewidzialny dla random counterów. Sweetwater, bro, dzięki za followa. Au. Nie, słuchajcie, na pewno, tak wiecie, na pewno idą mnie umrze. Zwłaszcza jak widzę te 6 sztuk, małe przeciwnicy.
A i przeżyła. To mnie akurat bardzo zdziwiło. No dobra. Kurwa. Cały misterny plan. Żeby nie zużywać ten jeden jedyny raz. Smokebola. Wciąż nie wypalił. No dobra, zapnę sobie autohila, bo jestem leniwą szlurwą. I spróbujmy nie wpieprzyć się żadnego z tych osek, które zaczną na niebiec. To jest Witwater. Dobra, czyli jeszcze raz, jaki mamy plan na dzisiaj? Może tym razem uda mi się go skrywać? Nie. Silnik nie chodzi. To jest KT Telecom T1, T-Civic. Nie no, Elden Ringiem na pewno będę zainteresowany, tylko jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. To jest po dwóch talundach. This is fine. No, zbieram Agasuki. Ty kurwa. Mam ochotę rzucić Dark Sword'a. Tylko po to, żeby znowu nie wszedł seal. Okej, okay, Mandy stulecia. Cztery razy spróbuję go stealować. Jeżeli ani raz nie wejdzie, to kończę Sima. Dziękuję pan Fatus, że mnie słuchasz. Zawsze wiedziałem, że mam w panu sojusznika, panie Fatlus. Nawet nie musiałem długo prosić w sumie. Dobra, rzućmy sobie jabłuszko. Aramasa. Bezkryta niestety, ale to nic strasznego. A to ci skille! Ajajaj! Ależ mi kurwa przykro! Ajajaj! A tak co chce iść pan twój. Czy ja go zabiję w ten sposób? Bo też nam powątpiewać? Czy nie zrobię czegoś głupiego? Powinienem, ale z drugiej strony... Błędy mogły zostać popełnione. Ja na pewno będzie dobrze. Fire Jam? Powinien mieć Fire Jam, prawda? Oczywiście, że nie. O, ja naiwny. Ja go nie zabiję w ten sposób. Nie ukrywam, że mogłem popełnić duży błąd. I poczuć się odrobinę zbyt pewnie. Jeżeli ją żuję Diarahana, to będę przeklinał samego siebie po wszystkie czasy. O nie. O nie. Prawie zautplayowałem samego siebie. Matko boska. Najważniejsze, że udało się tego uniknąć. I my plus jeden w siłę. Cześć, Petku. Co dobrego Abscess ma? To jest Vitality i 4 mastery żywiołowe. Nie, zawsze coś. A tam jest save point. Czy ja mogę tam zejść? Wygląda jakby było w chuj daleko, generalnie. Więc chyba mi to nie grozi na chwilę obecną. Znaczy, wydaje mi się, że i tak muszę tam zejść jako tako. A najlepiej będzie, jeżeli zejdę tędy, bo przy okazji zgadnę gnojkę. Chodź tu, gnojku.
jeszcze więcej chwały. Czy ja to mogę przebiec od razu? Tam to trochę jakby się dało. Ale znając swoje umiejętności platformowe. Nie będę komentował zaistniałej sytuacji. To jedna z tych sytuacji, w której człowiek doskonale wie, czego się spodziewać, a i tak jest mu smutno, że doszło do tego, do czego doszło. Esencja obronna. Czy ja mogę mam stąd wyjście? Tędy jakoś się da. O tyle dobrze. Jest tu też jakiś demon. Który daje mi poziomy. Nie pogadzę. Daj levela. Lifestone, tak. Drobiazg, na którym mi nie zależało. Nice Draco Strike. Crit Slash. Maradion, nice. Da, moje wypadałoby ode mnie powalczyć, biorąc pod uwagę, że jest na nieco zbyt niskim poziomie. Galnie wydaje mi się, że w tym momencie powinien być gdzieś bliżej 50. A jak mi to wychodzi, to chyba widać na załączonym obrazku. Ale już nie krytło. Tam pierwsze dokładnie w to, co nie. W to, w co nie powinien. To powiedzieć. Śmiało. Nie ręczę za to, co się stanie po jego opowiedzeniu, ale opowiedzieć zawsze można. Dobra, dajmy radę. Nie jest aż tak, że dopóki nie jest to horda fizycznych demonów. Hanuman. Hanuman najchętniej bym przekonał do swojej racji. Ciekawe, czy mi się uda. Coś zadziała na zęby, cegła. Coś w tym jest. A to, że mamy kolegę ceglastego na czasie, to już zupełnie inna sprawa. Trochę? A przeżyć? O! Bardzo miły kolega dał nam lekarstwa. Chyba, że chciał przez to zasugerować, że mamy się leczyć, to wtedy nie jest to miły kolega. Zabić tę turę? Znaczy ją? Nice. Może jednak nie jestem aż tak niedolewelowany, jak mi się wydawało. Rzeczy, których nigdy nie powinno się mówić, za 500? O-o. Przeskoczę! O Boże, przeskoczyłem. Wyleczmy się. Uwalnijmy szybki zapisik. I pytanie, gdzie mogę się teraz skierować? Bo z tego co widzę, mam takie dwie główne opcje. Albo pójść tędy, albo prowadzić tam do przodu po tym pomoście. Nie zdaje się, która opcja wybrać w sumie. Też jakiś quest był, którego ewidentnie pominąłem.
Jako, że mamy już tego save pointa, to widzę, że możemy się przejść tym mostem i zobaczyć, co z niego wyni. Jak już mówiłem, możemy pójść się zobaczyć, się odchodzić z tym questem, którego tam chcą nam dać. Ale tylko gdzie się do niego idzie? To jakoś dookoła się szło. I tu w lewo. Dobra, gdzie tego questa chcą mi dać? Fuck! Nie chcę tam wracać. Dobra, tu jest kolega Kajwanacy. Kajwany niestety chcą z nami walczyć. Dobra, przeskoczę, damy radę. No i gdzie to mnie zaprowadzi teraz? Na pewno widzę, że tu jakieś skrzynki się świecą. Tylko pytanie, gdzie one dokładnie są. O, cześć, się będą. Maka nie może rozwiązać wszystkich problemów, chyba że oznacza ona, że do mnie dołączysz. Au. Powiem tak, Yoshitsune ma kolejny powód, żeby być tu idealnym demonem. Jest to odporność. Czy ja czuję się na siłach, żeby z nimi walczyć? Trochę się boję. Ale chuj. Okej, to był błąd. Zapomniałem o wyjście. Już się nie czuję na siłach, żeby z nimi walczyć. Tyle mnie tu widzieli. A teraz tak, czy ja jestem w stanie to zgarnąć? Powinienem być w stanie? Tak, będę w stanie. Bardzo dobrze. Więcej chwały. I gdzie są te skrzynki? W takim razie. Pokazaj mi, jakby były gdzieś tu. Jeszcze zastanawiam. One tutaj na dole będą, prawda? Yep. Bafol, zjemy razy 3. 20 tysięcy maki, knysz plecy. O, 6 tur, ale fajnie. Dzięki Bogu, że atakują tych, którzy mają rezistę, naprawdę. No i dostałem trochę kasy. Akurat pójdzie na leczenie obrażeń, które mi zdali. A tutaj kolejna relikwia a propos kasy. Nie ukrywam, że tym, co ostatnio poznajdywaliśmy, trochę się odkuliliśmy. Jeżeli chodzi o ilość... Nie, czekaj. Czekaj. Nie pila, tylko auto heal. I teraz rzeczywiście mogę to zrobić. Okej, to i tak było bezpieczne, a wolę nie ryzykować. To chyba nigdzie się nie dało dojść jako tako. Przynajmniej tak mi się wydaje. To jeszcze długo opcją, którą mogę zrobić, jest zobaczyć, gdzie się idzie od tamtego save pointa, więc po prostu da się do niego wrócę. Mniejsza szansa, że nie wyjdzie mi skok, okej? Okay? Tutaj sobie latają. W sumie teraz już powinien być w stanie je egzekutować, jak o tym myślę. O ile mnie nie zabiją po drodze. Co to za przeklęta walka? Holy fuck. Już dawno nie widziałem równie przeklętej... Au. Resist, by the way. Czuję się na siłach.
Latne na Force. Zobaczę, jak mi wejdą pierwsze dwa ataki. Dobra, mogę próbować. Okej, zadaję trochę mało, ale... potencjalnie jest to do ugrania. Trochę to ryzykowne, ale jest do ugrania. Nie medycynka, tylko... gdzie to jest stworzec? Przeżył! Skurwiel. Zabiję mi pokłady. Monka S. To może być twój zapach. Jak pachniesz? Jak bestia? A, Decimak. Jasne, wiesz to. Sleep Jam. I tak z nich nie korzystam. Maka, po co się mam? Essa. Wow, udało mi się przeżyć turę, w której oni używali Magasuki. To mnie chyba zadziwiło najbardziej z tej całej sytuacji. Co był za odgłos? A, już widzę. Zastanawiałem się właśnie, co to jest, że... tak to jest rozłożone. A, soda, soda, soda. Więcej sody, holy fuck. Nie do końca chcę się z wami używać w tej chwili. Tutaj nic więcej nie widzę, żeby było. Są jakieś rzeczy, które... łapo może dla mnie znaleźć. Jak tutaj pójdę... czy gdzieś tutaj... okej, już widzę, gdzie. Bo chciałem powiedzieć, że gdzieś tutaj wydawało mi się, że widziałem skrzynki, ale już widzę, gdzie one były. Czy tu gdzieś będzie Miman? Nie, ale mam więcej kasy. A, to jest to. I jeszcze po skrzynki pójdę i... ale to będzie z tej lokacji chyba tyle. Bamów life, bogato. Ale to się mnie boją? Ewidentnie. Wiecie, ja na pewno nie będę narzekał, że demony zaczynają się mnie bać. Tyle wam mogę obiecać. Esencja Sarasvati, esencja Anzu. Nice. Dobra, czyli w takim razie, jeżeli dobrze myślę, to z tej części lokacji to jest na tyle, więc mogę się zastanawiać, czy nie wracać tam. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. To jest wyśmienity wręcz pomysł. Podejrzewam, że jakby bardzo mi zależało, to mógłbym sobie lamo sfuzjować. Nie jestem pewien, czy zależy mi aż tak bardzo. Zobaczę, za ile się sprzedają rzeczy, które mam u Gustawa. Także mniej więcej wie, ile mam kasy. Bogato. Na jakiś czas powinno mi wystarczyć na gotowanie demonów, to na pewno. A że jak widzieliście, mam trochę mało jako tako tych. Mało demonów. I podejrzewam, że najpierw muszę porekrutować, potem pofuzjować i parę takich pętelek sobie zabić. No to... kasa się przyda, to na pewno. Wydaje mi się, że...
Czas wreszcie udać się do tej części Sefy. Taka to tyle fajnie, że jest już obok save point i dekarabia. Tak, to ja pokonałem Surta. A przede mną jest panna Ishtar i jest znacznie potężniejsza od Surta. Za 20 cięć magii powiem ci jego sekret. Powiesz mi z darmo. Essa. Ishtar jest nieśmiertelna, ponieważ ma 7 osobistych akcesoriów, które sprawiają, że przepływa do niej potężna maga Suchi. Wielu bogów próbowało ukraść te akcesoria, zamiast mierzyć się z nią bezpośrednio, ale im to nie wyszło. Ma też jednak pewną słabość, którą możemy wykorzystać. W pobliżu są urządzenia, które zbierają maga Suchi. Jeżeli zakłócimy działanie tego systemu, to możemy zakłócić przepływ maga Suchi i ona nie będzie mogła z tego korzystać. Jasne. Dawaj. 20 tysięcy. Nie. Essa. Czy naprawdę sądzicie, że nie będę płacił za rzeczy, które mogę dostać za darmo? Podobało was? Gajny gimmick, jeżeli chodzi o Ishtar, jest bardzo zabawny i interaktywny. Otóż, tak jak zostało powiedziane, ma ona 7 aksorów tutaj w okolicy. Z czego każde... Uwaga, uwaga, nie przesłyszycie się teraz. Każde z nich daje dodatkową turę w walce. Domyślnie ma jedną. Dodajmy do tego 7. Jeżeli ktoś jest masochistą i lubi walczyć z przeciwnikiem, który ma 8 tur, no to jasne, śmiało. Wiecie co? Pośmiejemy się. Będzie fajnie. I tak mam zapis. Pójdziemy sobie, pośmiejemy się, zobaczymy jak to wygląda. Co może pójść nie tak? Są tu osy. Teraz jak ja mam do niej dojść? Tędy jakoś się idzie. Tędy. Tędy. I tędy. Be careful. Weźcie takiego gmachu. Jest Ishtar. Rogata bogini. Nie mogę być tym poważnie z tym głosem. Mam wrażenie, że to dość popularny głos dla żeńskich demonów w tej grze. Znaczy, słychać się ewidentnie taki efekt zakrzywienia tego dźwięku, tak? I on ma wrażenie, że czasami psuje trochę ten głos. Ja by się ktoś pytał. Tak sobie już na przyszłość Spyglassa rzucę. Już ten ma 52 poziom. Z ważnych rzeczy jest Deadpool Gleam, czyli efektywnie ma Zero Dying, które ignoruje Affinity. Powiem tak, przyzwyczajcie się, że w tej jebanej grze istnieją elektryczne ataki bossów, które ignorują Affinity. Zobaczycie takich ataków jeszcze przynajmniej 70.
Ja nie szkaluję oczywiście, żeby nie było, ale wiecie, tak tylko na przyszłość. Z ważnej rzeczy, Zjedaj ma Zionga, Hamon ma Hamon. Leczonko. No i zadaje właśnie. Ale, powiem tak, zadaje jej zaskakująco dużo. Pomijam tą część, w której Idun jest podatna na elektryczność. Tak będzie lepiej. Potrzeba tylko dwóch tu ze swoich dziewięciu. Także pozwólcie, że odrobinę jej obrabuję ją z tych tur, które ona posiada. Przy okazji ta walka ma jeszcze drugi gimmick, o którym sobie też mogę w tej chwili wspomnieć, że jej ten atak najsilniejszy, Dreadful Gleam, może zostać użyty tylko i wyłącznie, jeżeli ma ona włączony jakikolwiek słup. Więc jeżeli wyłączymy jej wszystkie słupy, to jego również nie może używać. Co jest, nie ukrywam, dużym plusem. Dlatego przygotujcie się na to, że przez najbliższe 30 godzin będę platformował, żeby dostać się w niektóre miejsca. Bo do niektórych dostaje się absolutnie kurwa chujowo. Ja nawet nie żartuję teraz. Alutkę? Co aż na myśli przez Alutkę? Alice. Znaczy... W sumie też coś w tym jest, bo była podatna na Force i na ten... I na Darkness, więc... Boję się tylko, że moja Alice jest odrobinę niedolewelowana, ale... To nie jest wcale. To nie jest coś, czego nie da się napalić paroma Grimoire'ami. I przede wszystkim muszę ją wrzucić do party, jeżeli chcę to robić. Czy ja chcę to robić? Przede wszystkim pytanie, ile ona ma expa? Nie masz expa. Do następnego poziomu potrzebuję tylko 356 tysięcy. Ajej. 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 Chodzę, to lepiej. Dużo was. Czas to zmienić. A co Tobi? To taki bardzo fajny, przyjazny skill. Też, to jest też szósty. Dobiję do tego poziomu samego protagonista, I guess. Zaszkodzić, nie zaszkodzi. Przynajmniej to dobrze, że Grimoire to w miarę częste i popularne nagrody z Mitam. W sensie... Każda Mitama ma swoją własną nagrodę, tak? To jest tak, że niebieskie dają chwałę, żółte dają kasę, czerwone dają Grimoire, czarne dają gospele. No i oczywiście nie zaskoczy was stwierdzenie, że czarne są najrzadsze. Ale generalnie... Czerwone należy raczej do tych częstszych, nic nie wiem, więc... A co to Bilmao? Come on. Esencja Alice. Nice. Bardzo nice. Przy okazji mam wrażenie, że będę musiał dość mocno zmienić sobie tego esencję na najbliższą walkę. Ale to zajmiemy się tym w nieodległej przyszłości.
Jeszcze ta jedna walka i tak naprawdę mogę już sobie odpuścić chyba. Tylko muszę się zastanowić, jakie właściwie chce się dostać do miejsca, do którego chce się dostać. Aaaa, kurwa. Niech zgadnę! Trzeba iść tak, 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 prawda? Skurwa, synie. Za każdym razem się na to łapie. Przekaz będą zgadnąć tego drugiego, jak tam jest w okolicy. Więc o tyle wygodnie. Poczekajcie, powinienem iść. Jeżeli dobrze myślę, to tędy. Czy mogę zamilknąć na wieki? Schować się gdzieś przez swoją platformową niekompetencję? Jak już to jest, to pewnie dobrze mogę sprawdzić. Chciałem powiedzieć, że naiwnie będę liczył na to, że da mi akurat tego. Magatamę, ale... Wiesz, mitamę, Jezu Chryste, Magatamę, ja pierdolę. Jeszcze czego? Co ja, Phoenix, a jeszcze potrzebuję Magatamy? Dobra, Darkness na pewno na nich używać nie będę. Bo nie ma to sensu. Idun, weź się przydaj na coś. Bali została poziom. Już chyba maksymalny taki, który mogę sobie bić. Czy tędy przejdę tu, gdzie chcę przejść? Oczywiście, że nie. Myślałem, że może się uda, ale nie tym razem. Okej, okay, czyli jeszcze raz. Chcę przejść tu i tędy. Czemu nie mogę tędy przejść ostatni razem, tylko jakoś kombinowałem. Czy to za dużo dla mojego IQ poziomu temperatury pokojowej? A propos IQ temperatury pokojowej, którędy teraz przejść, chyba tędy. Więc tak, na pewno chcę się dostać jakoś do tamtego szaństwa. I już czuję, że będzie to czysta zabawa w najczystszej postaci. Ja mówiłem o wyzwaniach platformowych. O mój święty Boże. To się chyba jakoś dało od tej strony, powiedzmy, dostać. Jeżeli niczego nie partaczę w tej chwili. W sensie jakoś wyskoczyć po prostu. Ej, musi się jakoś dać, skoro jest tam ta skrzynka. Jeszcze nie wiem do końca jak, ale do tego jeszcze dojdziemy. No i teraz muszę wymyślić, jak się tam dostać. To też było problematyczne. Granie, co pamiętam z tej strefy, to że dostawanie się do tych słupów stanowi jeden wielki ból w dupie. I że do tego słupa się od tej strony nie da przejść, to tyle pamiętam. Więc czas sobie przypomnieć, od której strony się dało. Wygląda na to, że od tej. A żeby się tam dostać, muszę przejść tędy? Ale to całkiem problematyczne.
To w takim razie jeszcze szybko chcę ogarnąć w takim razie. Jak ja mogę tutaj przejść, gdzie chcę? Ja wiem, że też muszę jakoś z góry spać, bo to będzie bardzo niefajne i nieprzyjemne doświadczenie. Jeżeli nie wspominałem, że nienawidzę tej lokacji. Ogólnie cała Chiyoda może ssać mi chuja. W każdym razie, jeżeli nie wspominałem wcześniej, jak bardzo nie znoszę tej lokacji, to robię to teraz. Tutaj przynajmniej powinno się dać tędy dostać, jeżeli dobrze myślę. Nie chcesz się przesunąć? Nie we mnie! I before... mówisz, masz. Dostaję tyle co nic expa, nic nie szkodzi. Teraz muszę wymyślić, jak się tam dostać. Chyba muszę tędy przeskoczyć. Gdybym spadł i nie przeskoczył, słyszelibyście duże pokłady soli. Ebe, czas zniszczyć pierwsze urządzenie. Z 7. Czekaj, jak już tu jest. Jak już tu jestem, to czas zwrócić się do punktu. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Zobaczę i tak. Muszę jakoś przejść tutaj w lewo i wydaje mi się, że mogę w ten sposób dwa zgarnąć teraz, ale to zobaczymy. Jeżeli tu przejdę w lewo... Zobaczę sobie sukubem, bo wydaje mi się, że jeszcze nie miała w kompendium, jak tako. Yep. Co byśmy robili razem? Użyjcie do fuzji. Chcę malarskiego bęstu zrywana. Okej, okay, można być tylko aż tak chujem. I guess. O, najpierw to rzucę Masakundę, a potem to będzie o nietrafianiu. Zależy co? Dołączysz do mnie? Trochę kasy? Jasne. Dark Shot? Jasne. Trochę kasy? Jasne. MP? Bieraj. Ej, nie myślałem, że aż tyle. Nice. Mamy własnego sukuba. Dobra. Nie spa! Mój święty Boże. Kiedy człowiek zastanawia się, czy jego kompetencje mogą być jeszcze niższe, przekonuje się z każdą chwilą, że tak, jak najbardziej mogą. A to makadby to mogą iść w chuj. O, grimoire. Nice. Szkoda, że nie go spala. Czy możesz mnie zostawić? Na pewno masz tu coś ciekawego. Vitality Infants, nice. Okej, okay, czyli tu nic nie ma. To nie jest wiadomość, którą chciałem usłyszeć. Hmm.
Powiem wam tak, nawet pomijając istnienie tych słupów, to ta lokacja jest skurwysyńska. Fakt, że trzeba ją jeszcze tak dość mocno zwiedzać, jest trochę stałotlok, czemu mi to robisz? Nie chcesz mnie? Wcale nie pomaga. Dobra. Jeżeli jestem tu, to powinienem być w stanie przejść na południe, czyli tędy. I osiągnąć z tego absolutnie kurwa nic? Jaki jest następny krok mojego masterplanu? Poza wypierdoleniem się na makabrach. Bo tutaj dopiero co byłem. I tutaj nie ma absolutnie nic. Dlaczego ta lokacja musi być aż tak nieprzyjemna do zwiedzania? Żeby nie wyrazić się w nieco bardziej agresywnych słowach. Okej. Myślałem, że jedna wiadomość wystarczy, ale ewidentnie nie tu razem. Ach, niewidzialni przeciwnicy. Nigdy tak dobrze się nie bawiłem, jak kiedy atakowali mnie niewidzialni przeciwnicy. Nie będę ryzykował. Co jest sam nie wiem, co gorsze, niewidzialni przeciwnicy, czy... Random Encantery. Mam wrażenie, że przy Random Encanterach przynajmniej nie byłbym aż tak często ambuszowany jak tutaj. To jeszcze raz. Co ja mogę osiągnąć? Idąc tutaj nie osiągnę nic z tego, co pamiętam. No nie, to mi nic nie daje. Co naprawdę mi chcą? To jest to skuby, z czego innego powinien się spodziewać. Tego dawno nie było. Tak sam? O kurwa, to jakiś telefon, który był spam i nie był oznaczony jako spam. Tego już dawno nie było. Nie, jestem przyzwyczajony, że telefon mi pokazuje większość wiadomości jako spam po prostu. W sensie jakichś takich typowo spamowatych numerów. Więc kiedy ktoś dzwoni, nagle się okazuje, że to jest spam, a nie było oznaczone, to jest takie to coś zaskakującego. Czy idąc tutaj gdzieś dojdę? Powinienem... chyba. YOLO! Na pewno mam to. A jeszcze 5 zostało. I tak chyba mogę zejść na dół, żeby ten... Czekaj, na dół się schodziło? Chyba. Właśnie nie pamiętam, czy się schodziło na dół, czy gdzieś indziej, żeby przejść. Ale teraz to już zostało mi się co najwyżej przekonać. Ależ ja nienawidzę makabr, Jezu Chryste! Idź w chuj. Ty też idź w chuj. Ty też idź w chuj. I wy też idźcie w chuj. A z tobą mogę pogadać.
Tak, zdecydowanie. Negocjacje są lepszą opcją. A Maka 11400. Essa. Nice. Rozszerzamy nasz asortyment demonów, co jest dużym plusem. Ile mamy jeszcze slotów właściwie wolnych? Mamy jeszcze jakieś sloty wolne? Mamy w sumie 4, 8, 12, 14. Zastanawiam się, czy nie będę musiał powoli myśleć nad tym Divine Garrisonem. Może warto by. Tak, żeby nagle się nie znaleźć w jakiejś dziwnej sytuacji, w której ich nie mamy. Czy jestem w tym miejscu? Czy mi się wydaje? Generalnie moim planem było przejść... Mój święty Boże, znowu! Nie chciałem tu być. Czemu ta strefa musi być taka popierdziona? Czemu mapy muszą w tej grze być takie chujowe? Czemu makabry muszą mnie atakować z dupy strony? Mój święty Boże, dlaczego oni to robią? I się fuj. Tak wam powiem. Dobra. Gdzie ja chcę dojść i jak ja chcę to osiągnąć? Ja nie, gdzie chcę dojść, to tutaj. W tym kierunku. Tylko właśnie się zastanawiam, jak to zrobić. Tędy? Ja tutaj dopiero co byłem. I jak tu spadłem, to narzekałem, że spadłem, więc to nie jest ta droga. Chyba. O ile z mostu nie zobaczę, że tam się jednak jakoś przechodzi, to tam nie idę. No bo nie wygląda, jakby tam się przechodziło. Tędy się tam szło, Jezu. Czemu ta droga musi być tak pojebana w tej strefie? Znaczy, no bo generalnie rzecz ujmując, jeżeli zawierzyć mapie, to powinienem być w stanie przejść tu, tędy. I według mapy powinienem móc przejść tutaj. A nie mogę. Chyba, że to jeszcze w ogóle... chyba, że według mapy powinienem przejść od tędy. Dokładnie rzecz mówiąc, o tam. Właśnie ta mapa jest strasznie nieczytelna pod tym względem, że często kompletnie nie widać tych różnic wysokości, albo są one bardzo słabo widoczne. No! Dzięki Bogu, że mam ich drużynie, to mogę przynajmniej tak to robić. Bo z tego byłoby to znacznie znacznie bardziej frustrujące. Na tej kolei znowu też byłem. Huh.
Wiesz, jakby mi proste skoki wychodziły, to już w ogóle byłbym szczęśliwy. Nie, to ewidentnie wygląda, jakby trzeba było tutaj spaść. Albo z tej strony? Nie, z tej strony się nie da spaść. O mój Boże, czyżbym wreszcie znalazł przejście? Ta strefa mogła być znacznie mniej popierdolona i byłbym dużo bardziej szczęśliwy przechodząc ją. Najgorzej będzie, jeżeli się okaże, że to jednak nie tędy. Albo jeżeli gdzieś losowo spadnę. Chyba generalnie chcę się dostać z tego, co widzę, tutaj na dół. Tędy na dół, tędy. Tutaj byle się nie spierdzali z tego. Chyba mamy to. Jezu! Urządzenie wyłączone na całe kurwa szczęście. Dobra, to gdzie jeszcze zostały pozostałe? Mam nadzieję, że będą dużo łatwiej dostępne. Część kojarzy, że nie było jakoś specjalnie trudne ogólnie. Bo teraz tak, na pewno tutaj jest jedno, do którego podejrzewam, że nie będzie się przyjemnie dostać. Jedno jest koło bóstw. Jedno jest tutaj, to tam nie powinno być problemu. I jedno jest gdzieś w tej strefie, gdzie już jest sama Isztar. Dobra, dajcie mi save point. Ja muszę iść do Shadows. Ogarnę sobie Miracla. Mianowicie Divine Garrison 6 7 8 i myk plus 7 slotów za drobną sumkę. Na 40 osób chyba nic nie było specjalnego, prawda? Nic co mogę studiować bez kompendium. Bo tak to jest od biedy Anzu, którego mam wparty. Więc bardzo wyjebane. No i jest ten nieszczęsny Lamu, którego mógłbym studiować, tak. Zwłaszcza, że nie jest on jakiś super drogi, ale z drugiej strony też nie jest jakiś super silny. A też nie mogę mu przekazać jakichś naprawdę dobrych umiejętności, żeby było tego warte. Więc chyba go sobie odpuszczę. Dobra. Czy to są jakieś cytaty, które powinienem kojarzyć? Dobra, pytanie. Skąd będzie najszybciej? Wygląda jakby stąd. Więc tu się przenieśmy wtedy. Leyline Crossing. Jebać Chiodę. Jebać Chiodę prądem. Bardziej niż stare baby. Tak obojętnie chyba, czy przejdę... Chyba będzie lepiej, jak przejdę do Wustanu. Wiedziałem. I to nawet nie jest ten. Nawet nie jest to Mitama. Au. Au. A przynajmniej magazynki nie używają. Dobra, słuchajcie, mam biznes.
I się chuj. Chyba Metal Gear Rising. Sam fakt, że to Metal Gear Rising jakoś już z automatu mnie trochę rozśmiesza. Metal? To jakiś nowy metal z ZX-ów? Co ja właśnie zrobiłem? Poza zmarnowaniem many. Dekarabie, jesteś póki co kompletnie bezużyteczna. Mam nadzieję, że dobrze się z tym czujesz. A to jeżeli ona chce być, bo to już też na powiem przeciwnie. Chce być antyużyteczna. Wiedziałem, że się pierdolę. Szkoda, że w normalnych walkach nie może być limitem. Przydałby się. Byłoby więcej korzyści z tym, żeby walczyć ze wszystkim. W sumie mogło być, czy nie mogło być? Jakim jest ten demonem? Przyjaźnie? Maka, jasne. Lifestone, jasne. Mówię, ta część, w której jeżeli się zgodzimy na wszystko, to demon praktycznie automatycznie do nas dołączy, jest dla mnie bardzo, ale to bardzo przyjazna w SMT5. To jest dosłownie na zasadzie, nie wiecie jak się cieszę, że coś takiego wprowadzono. Niestety to co musimy włączyć znajduje się tam na górze, więc kawałek będziemy musieli tam podejść. Ja myślę, że tędy da radę podejść, mam nadzieję. W najgorszym wypadku co się może stać? Nagi nas zabiją. Na. Pa? Ile jeszcze? Jedno jest tam. Już to dwa zostały, czy trzy? Trzy. Leylinem sobie skoczymy, będzie szybciej. Stąd chyba będzie lepiej? No tak, jakby stąd było lepiej. Nie to, Jezu. I mapa twierdzi, że najlepiej będzie podejść tutaj dołem? Pani tak, wygląda to dziwnie prosto i dlatego jest zawsze niepokojące. Im prostsza droga w SMT, tym bardziej człowiek się niepokoi, że coś jest nie tak. Jeszcze dwa. Bo to się nie wchodziło na górę. Nie, to się nie wchodziło na górę. Na górę wchodziło się... tu w lewo? Nie, nie tu w lewo. Kręcy się wchodziło na górę. Dopiero co tu byłem, kręcy się wchodziło na górę! tutaj. Ślepo to. Zgarniemy sobie te kasy przy okazji. Może jakieś rzadkie rzeczy? O tak. To zdecydowanie bardzo rzadkie rzeczy i bardzo się cieszę, że je znalazłem. Kośnik S. Skarby. Zostaw mnie! Nie chcę żadnych Hanzu!
A, i teraz którędy. Tam ja tu idę właśnie? Po questa. O nie, 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 no, 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 no. Potrzebujesz szeroko obfitości. I skąd mam ci pomóc znaleźć ten rok obfitości, ty zdradzieszka kurwo? Aha! W porządku. Rozumiem. Hell by a holy demon. Okej. To... Jakkolwiek głupoto nie zabrzmi, to już doskonale... Znaczy doskonale. Bardzo mocno podejrzewam, że wiem, gdzie to będzie w takim razie. A, bo ja w ogóle przyszedłem do złego tego. Do złego Leyline'a. Tak sobie właśnie zdałem sprawę, że coś mi tu nie gra. Tu chciałem. Obejdziemy to dookoła, zejdziemy do kolegów z powrotem. Zejdziemy na dół wyłączyć urządzonko. Ja nie jestem śmierdzącym każulem, musicie mi to wybaczyć, ale nie mam zamiaru zostawić tej głupiej kurwie ani jednego dodatkowego urządzonka. Nie mam absolutnie żadnego powodu, żeby to robić. Te uczucia wynikają z tego, co się działo w pewnej grze, co w miarę niedawno wyszła. O której grze, która niedawno wyszła, mówisz? Bo... Niedawno jest też bardzo względnym pojęciem, jakby nie patrzeć. No bo ostatni ten został w ostatniej strefie. Redux ma to już. No nie powiem. Redux już ładnych parę latek ma. Powiem więcej. Zaraz mu piątka stuknie, więc nie powiedziałbym, że to jest aż tak niedawno. Znaczy, jeśli zaraz pewnie przejdzie mi ktoś, to powie, że a po japońsku to nie wyjście i w ogóle dobra. Tak, ja wyszło 5 lat temu. Fuck! Daj się trafić. Osy, osy. Shit. A nie byli na mudo chyba odpowiedni, co? Yep. Niestety. Ale przynajmniej tego typu walki nie są aż taśne, jak mogłyby. Pytanie, jak się dostać do tamtego? Wydaje się, że tutaj w prawo trzeba skoczyć, jakoś obejść. Albo i nie. Czyli tędy. Między drzewkami. Jest przejście, jest przejście. Prowadzi po prostu do jakiegoś skarbu? Najwyraźniej tak. Czy prowadzi tam, gdzie chce? Absolutnie, kurwa nie. Żeś nie umierać. Przynajmniej tam nie możesz dać. Dobra, przede wszystkim nie zbliżać się tutaj, żeby nie sugerować walki. Tylko w takim razie to wygląda, jakby miało być jednak za tą nagą. Tylko na mapie jest jakoś tak strasznie dziwnie ukryte. I nie wiem, co autor miał przez to na myśli. Dobra, ostatnie.
Idź chuj. Jedyne co pozostało to walka. I teraz tam kurwa pójdę ich wpierdolić. To nawet nie będzie uczciwe. Ona wciąż mi najebie. Przewiduje przyszłość. Wydaje mi się, że jak wyłączyłem jej wszystkie słupy i będzie miała tylko jedną turę i nie będzie miała najsilniejszego ataku, to ta walka będzie przyjaźnie prosta i na pewno mi się uda. Po czym ona spuści mi wpierdol w dwie tury i stwierdzę, że coś mnie popierdoliło w łeb. I can see the future. Dobra, żeby oszczędzać manę, po prostu przebijmy na Hama. Mam Alek Dumpnerem. Mam wszystkich Dumpnerów, mam po trzy. Ej, mi tama. Ta w dodatku sama się na mnie rzuca. Panie, ja miałbym odrzucić mi tamę. Bufo. Bo nie mieć jej dżemy. Essa. Przy okazji, kiedy mu elf padnie. Na resztu 3. Dobra. Lećmy jeszcze raz jej wpierdolić. To poważnie się dostanę co stoi Idun, bo z Jodai może mnie bawić. Jest on nie tak naprawdę lepszego wyboru, tak na szybko. Jeżeli mi umrze, to nie będę jej skrzeszał, tylko po prostu przyzwę coś innego. Na tej zasadzie sobie. A, tak to. Skipnijmy sobie, bo już widzieliśmy scenkę. And so, in the name of those your tyrant god has scorned, I shall wipe you from existence! What? O, nie. Biedactwo. Feel my wrath. Och, ty smutna dziewczynko. Co ty teraz biedna poczniesz? Poziom mojej ton nie zmniejsza, żeby nie było wątpliwości. Więc wciąż używamy się czymś, co ma 52. Same fakty, że powinno być zauważalnie łatwiej. Mam tylko nadzieję. Delicje. Maula. Pasni, bo chcę rzucić do Gotarą D dla świętego spokoju. Aja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 j
O, jeszcze Yoshi Tsunę krytuje. To co, jeszcze ta blokadzie dla lepszej zabawy. I myk, Aramasa. I myk, Hasotobi. Zostałem zmemowany. O kurwa. Okej, okay. Teraz to zmemowałem się aż za mocno. Jezu. Niesamowite.
Welcome to the. Znaczy tak, żeby nie było. Ja zrozumiałem aluzję. Bardzo dobrze zrozumiałem aluzję. Czy mam coś, co jednocześnie jest odporne na jedno i drugie? Że się tak wydarzy... No mało. Czy ja nie miałem dodatkowej szóstki gdzieś? Miałem. Jak? How is this? Okej, to teraz zróbmy tak, jak należy. Matko, nadzieję, że tym razem nie zmębuje mi w Idun w pierwszej turze. Co z pewnością jest w stanie zrobić. Chciałbym móc skipować całe kasenki. O nie, biedactwo. Może znowu użyję Deathloop Glima w pierwszej turze. Frajerka. Przynajmniej tym razem nie obedwę hamounem w protagonicie za całe HP. To jest pozytyw. Ta szkoda. Ale na to, że jest po dwóch Tarundach i Raku Kadży, to wciąż bije zaskakująco dużo. Dobra, trzeba jej przedłużyć tę rundę mimo wszystko. Przedłużyj od razu rundę w sumie, żeby w następnej turze móc ją po prostu nakurwiać. Od razu lepiej. Delicje. Potężna ta iśla, tak wam powiem. Zwłaszcza kiedy pamięta się o tym, żeby jednak nie ignorować jej ataków, tylko być na nieodpornym. Aż trudna walka. First try, baby. Cieszę się, że mogę tak trudne walki robić za pierwszym razem. TF, TF.
Może dlatego, że polegałeś za bardzo na swoich chirurgach, które wstrzykiwały ci dożylnie cokolwiek tam płynie. Czy ktoś powiedział nowy początek świata? Czy to teorie spiskowe? O nie, zrobiłeś to, w czym ci tak bardzo pomagałem. To okropne! Au! Okej. Dodatkowy. Możemy spodziewać iż te... Znaczy z tym możemy, bądź też nie możemy, to pewnie warto by się wstrzymać. Jest tam jakaś skrzynka. Tutaj pilnują nagi, co prawda, ale to nie jest coś, czym bardzo się przejmę. Bomb of life. No i dobra. Cześć, Abdiel. Cześć, Abdiel? Well, it seems your skirmish with that demon was a success. To w ogóle pytanie. Well done, boy. As the Archangel of Bethel, allow me to thank you for your assistance. Jak na to, że wcześniej mówiła coś na zasadzie masz tu nie iść. And the rightful execution of the fallen angel within. Oh Lord on high, we vow to carry your order throughout this blighted, lightless land. Upadły anioł, który jest w pałacu jako władca demonów. Hark, forces of Bethel, wipe the demons of chaos clean from this earth. Push them back into the darkest depths of the abyss. Jeszcze udajemy się do jego pałacu. Our orders are to guard the castle entrance from demonic reinforcements. We humbly request your aid in the infiltration of the castle, sir. Jasne. Nie żeśmy mieli jakikolwiek wybór. Co ty masz za questa? Aha, w czym mogę pomóc? Archanioł Kamal, który chce się ze mną spotkać i niebawem się tu pojawi. Jasne! Anioł zniszczenia, kiedy ostatnio to poszło i tak. Najgorzej będzie, jak będę musiał wsiąść do robota przez to. To już w ogóle będzie tragedia. Zajdziemy sobie do pałacu. Mam nadzieję, że będzie tu jakiś save point. Powiem szczerze, że jestem pierwszy raz tutaj od tego. Od zmian, które tutaj były wprowadzone. Więc nie do końca wiem, jak teraz wyglądają łamigłówki tutaj. Bo ja przechodziłem na wersji oryginalnej, kiedy wszyscy się zarzekali, że są skurwiałe i niegrywalne. Do tego stopnia, że musieli je spaczować, że już nie są aż tak chujowe. Więc nie jestem pewien, powiem szczerze, jak teraz wygląda ta lokacja. Generalnie chcę jeszcze zrobić jedną rzecz, zanim skończymy dzisiejszy stumek. Mianowicie chcę znaleźć najbliższego random encountera. Gdzie są moje potyczki, kiedy są potrzebne? Jest jej potyczka! Ja się do was. Musiałem puścić bangierę na koniec. I to teraz będziemy mieli w każdej potyczce losowej w całym zamku. Więc się przyzwyczajcie. Ech.
Ale tak już bardziej na poważnie, to wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to bardzo dobry moment, żeby skończyć. Zwłaszcza, że wiem, że Power Speed zajmie długą chwilę, więc nie spodziewałbym się, żebym dzisiaj był w stanie go skończyć w jakimkolwiek rozsądnym czasie. A jeszcze mam trochę innych rzeczy do porobienia dzisiaj. Wcale nie patrzę tutaj na Sebika w żaden specjalny sposób. Także na dziś to było na tyle. Dzięki za liczne przybycie. Widzimy się w sobotę na Elden Ringu, kto ogląda. Kto nie ogląda, to widzimy się w przyszłą środę w SMT 5. Do tego czasu trzymajcie się, po. Cześć.